Gdy siedziałem sobie dzisiaj i myślałem nad tym, co mógłbym dla was nagrać, przypomniałem sobie, że mam pada i mogę grać w Minecrafta na padzie, dlatego dzisiaj myszka i klawiatura, której nie będę podnosił, mi się nie przyda, ponieważ dzisiaj na padzie rozegramy gierkę w Minecraft. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, a my dzisiaj zmierzymy się z Minecraftem na padzie, co będzie dosyć ciężkie. Ja przyznam, kiedyś grałem na padzie, na PlayStation, teraz, no wiadomo, ma normalnego Minecrafta i po prostu podpiąłem sobie pada, okazało się, że da się, więc po prostu dzisiaj zagramy sobie w Minecrafta na padzie. I jaki jest cel? Cel jest przejść Minecrafta. Czy mi się uda? Na pewno nie. Ale warto spróbować, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak widzicie, jestem aktualnie w lobby i sobie właśnie w tym momencie tu na padzie, o, ruszam kursorem na przykład, nie? Więc bardzo fajnie, bo możemy sobie tutaj wszystko robić. Takich rzeczy, co pamiętam, to tutaj się rusza kursorem i rusza się jakby myszką, tak jakby. Tutaj się chodzi i to tyle, co pamiętam. Ja w tym momencie stworzę nowy świat, ponieważ nie mam żadnego świata, więc uwaga, wchodzimy tak. Bierzemy sobie... Dobra, to jest pad. Spróbujmy na easy po prostu to przejść, ok? Zróbmy tak, czy chcemy jakieś więcej opcji świata? Wiecie co, może bonusową skrzynkę? Czy mogę zrobić bonusową skrzynkę, jak na padzie gramy? No dobra, nie robię. Zróbmy to normalnie, bez cheatów. Dobra, czyli mamy świat, możemy sobie nazwę wybrać, ale... ja nie chcę wybierać nazwy. Ej, mogę wyjść teraz z tego? Czy... Aha, dobra, mogę po prostu myszką zjechać na dół. Dobra, więc po prostu create new world i lecimy z survivalem. Zobaczymy, co się wydarzy, zobaczymy, ile nam się uda przetrwać i czy uda nam się w ogóle przejść tą grę. Ja będę szczęśliwy, jak się w ogóle do Netheru uda nam dostać, nie? To jest aktualnie Minecraft bez żadnych datapaków, ale jeżeli spodobał wam się taki odcinek z grania właśnie na padzie w Minecrafta, to nie widzę żadnych przeszkód. Żadnych totalnie, żeby zrobić po prostu serię, w której gramy w Minecrafta na padzie i po prostu staramy się ograć jakieś datapaki, co będzie o wiele ciekawsze, bo no jakby nie było, granie na padzie jest o wiele trudniejsze. Dobra, jesteśmy w Minecrafcie, to sterowanie nie jest jakieś mega wygodne, takie wiecie, to jednak jest, jednak ta czułość tutaj jest taka, o, że czasami ciężko. Ale dobra, rozwalmy sobie na początku drewno, żeby mieć jakieś po prostu totalnie podstawowe narzędzia. Jesteśmy na jakiejś wyspie, więc niedobrze, bardzo niedobrze, z tego powodu, że kraftowanie wszystkiego zajmie nam o wiele dłużej. No i po prostu będę musiał się gdzieś przedostać później, a za bardzo nie wiem, gdzie się tutaj przedostać i czy dostanę się w ogóle do czegoś fajnego. No i też niespecjalnie chciałbym pływać wodą, bo tego nie robiłem jeszcze, kurczę, grając w Minecrafta na padzie, więc może być ciekawie. No ale dobra, mamy tutaj trochę tych, jak to się nazywa, owiec, więc po prostu zróbmy sobie podstawowe rzeczy, takie jak crafting na przykład. Więc robimy tak, 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 tak. Bierzemy to, tu. Patrz, jak mi to szybko poszło, dobra, jest mega fajnie. A, tutaj na tych przyciskach sterujemy przełączamy się pomiędzy tymi. Dobra, stawiamy sobie i robimy tak. Bierzemy patyki, zróbmy sobie, o kurczę, tak trochę więcej tych patyków. Zróbmy tak, tak, okej. Robimy tu. Dobra, na razie tylko jedno zrobimy, bo zrobimy sobie po prostu kill off, żeby zrobić po prostu... No, żeby mieć jakiekolwiek narzędzie, wiecie, o co chodzi. Dobra, robimy tak, czy jak wyjdę, to... Dobra, tu mi wróciło sporo ten flipuku, fajnie, zostawmy to tutaj. I ogarnijmy sobie szybko stone'a. Mamy tu stone'a, uwaga, pum, tutaj jesteśmy, okej. Bierzemy to. Ej, dobra, powiem wam szczerze, że gra się mega przyjemnie na tym padzie. Serio, mi się... Nie wiem, grałem przed odcinkiem na padzie i Dawid powiedział, że nie, granie na padzie, tragedia, nie da się grać, tylko denerwuję się i tak dalej. A ja wam powiem... Mi się mega fajnie gra na tym padzie. Ja na przykład mega lubię w Minecrafta grać na padzie. Ja kiedyś w ogóle grałem na PlayStation, tak jak już powiedziałem na początku. I nie widziałem żadnych jakby... No nie przeszkadzało mi to totalnie. Było to tam troszkę lepiej zrobione, wygodniej. Tutaj to jest troszkę mniej, ale to jest tak bardziej komputerowo, więc... Więc po prostu... Nie muszę myśleć tak jakby PlayStationowo, tylko jak to się robi na komputerze i tak na intuicję to po prostu wszystko trzeba brać. Więc dobra, bierzemy sobie więcej tego stone'a, żeby tutaj ogarnąć sobie jakieś jeszcze siekierę i inne takie rzeczy. Bierzemy to, zaraz tam sobie wpłynę, mam nadzieję, że stamtąd wypłynę w ogóle, bo jak nie, to będzie lipa. Dobra, rozwalmy to tak, żebyśmy tego trochę tam mieli jednak, bo nie wiem, jak szybko uda nam się znaleźć kolejnego stone'a. No i za jednym razem, o, mamy mieć też, dobra, no ale tego nie potrzebujemy akurat. Dobra, mamy tak, dobra, wypłyńmy z tym. Łatwo się pływa, z tym, że ja szczerze wam przyznam, nie mam pojęcia na jakim, pod jakim przyciskiem tutaj jest tak jakby pływanie na kontrolu, coś takego, żebyśmy mogli pływać, więc to jest jedyny minus tego wszystkiego, ale damy radę jakoś. Dobra, robimy tak, robimy siekierę przede wszystkim, to jest bardzo ważne, zrobić siekierę i nie wiem, co jeszcze nam się przyda, ale zróbmy tak. Zróbmy to, dajmy sobie tu, to dajmy sobie tu. Co nam się jeszcze przyda poza siekierą?
No przyda nam się piec na pewno, więc wiecie co, ja sobie zrobię tak, że na razie nie będę nic robić więcej, tylko zrobię ten piec. Jeśli chodzi o narzędzia, to bez sensu jest coś więcej na razie robić. Jestem ciekaw, czy jak ja przytrzymam ten przycisk i przejadę w bok, to się tak jakby postawi. Wow, wow, dało radę! Ej, dobra, to jest świetne, to jest świetne. Dobra, zróbmy to tak. I teraz na razie rozwalmy to, weźmy sobie ze sobą ten crafting i ogarnijmy sobie trochę tych owiec. Więc uwaga, robimy na strzała, bo ogarniamy mechanikę Minecrafta i wiemy, że z wyskoku zabija się na strzała. Tu, bum, no i patrzcie jak szybko. I ja jestem w stanie speedrunować tego Minecrafta na tym padzie. No i kurczę, łatwo, łatwo. Jeszcze sprinta wiem jak zrobić, jest to całkiem logiczne też, więc bardzo fajnie. I myślę, że to będzie całkiem udany odcinek. O, chodź tu, chodź tu, chodź tu. O, dobra, dobra, mamy to. Bierzemy jakiś tutaj, o, mamy jabłko, ale fajnie. I mamy też mnóstwo, ojej, mamy tutaj kopalnię. Dobra, super, fajnie. Będziemy mogli sobie jakiś, no, więcej stona po prostu wykopać. Ale to dobrze, bo też nam się przyda. Też nam się przyda z tą, wiecie co, ja dla wygody po prostu będę kopał przed siebie, żeby nie musieć się obracać co chwilę na tym drugim. Bo tu to łatwo nam pójdzie takie wykopanie i szybciej wykopię więcej bloków, więc chyba warto. Ja mam easy, więc za szybko mi jedzenie nie będzie schodzić, więc bardzo dobrze. Ja bym chciał jeszcze znaleźć tylko jakieś żelazo i znaleźć, jakby to powiedzieć, żelazo i węgiel. Węgiel też nam się bardzo przyda, a tutaj niespecjalnie widzę, żeby był, ale przekopmy się tu, może tutaj coś będzie, więc tu przechodzimy, okej, tu jesteśmy na górze, tu dalej nie widzę żadnego węgla. I mamy masę morza dookoła, więc coś czuję, że będzie robione zaraz cięcie i będziemy płynąć, a znajdę coś innego, bo bez sensu. Ale zanim to ja może na wizji, że tak to ujmę, postawię crafting, zrobię sobie łódeczkę, robimy tak, tak. Jezu, jak jestem szybki w tym, to jest niesamowite. Robimy tak, dajemy tu, bierzemy, rozwalamy crafting, bo nam się też przyda i płyniemy gdzieś, tylko nie wiem w którą stronę, więc po prostu, no dobra, przed siebie po prostu, to nie ma znaczenia. Wow! Dobra, i teraz mogę sobie zmienić też, a nie, to nie tutaj się klika, czekajcie, muszę, to się robi chyba, tu też nie, o kurczę, czekajcie, tu tak, o, tu jest zmiana kamery, no i kurczę, jak kozak, dobra, ej, szczerze? No super mi się gra w tego Minecrafta na tym padzie, no naprawdę, tam jest, widzę, że tam jest, tam jest monument to raz, ale jest obok statek, ale nie chcę tam pójść, bo właśnie przez ten statek mogą być niezłe problemy, ale ciężko się płynie tym. O dobra, mamy tu jakąś, mamy tu coś, więc płyniemy do tego brzegu, to jakaś mała wysepka, o nie, niedobrze, o nie, to się ciężko pływa, bo to tak się ślizga na tym padzie. Dobra, pójdźmy może w tamtą stronę, chyba będziemy mieli pod, muszę znaleźć tu idealny taki moment. O, powoli, o. Nie udaje mi się, ale tu gdzieś chyba widziałem statek zatopiony i fajnie byłoby go zwiedzić. O nie, są te, no nie te moby. Wiecie co, a jak stąd wysiąść? O kurde. Tak się, dobra, już wiem jak jest shift. Okej, dobra, łatwo. Dobra, zmieńmy sobie kamerę i teraz tak. Jak tu płynąć? A jak tu płynąć, jak kontrol wcisnąć? O kurczę, to będzie ciężkie. Dobra, czy tu coś mamy ciekawego? Chyba nic niespecjalnie, dobra, wypłyńmy. Ja czuję, że ja tu zginę, wiecie co? Ja chyba wolę po kopalniach chodzić, więc płyniemy gdzieś dalej, nie będę pływał, bo to nie ma sensu. Nie mam takiej wprawy w tym wszystkim, żeby móc sobie pływać, a tu akurat mamy ląd, więc tam sobie ogarniemy inne rzeczy, bo za duże ryzyko jest pływać, tym bardziej jak są te moby jeszcze tam wodne, te takie topielce. No, to by się nie udało, czuję, żebym padł, więc bez sensu, lepiej takich rzeczy, takich akrobacji nie robić. Tylko widzę, że znowu mamy tutaj jakąś taką, jakby to powiedzieć, mocno średnią wyspę. Że nie ma tutaj za bardzo w czym wybierać, że tak to ujmę. Więc wiecie co, ja po prostu zrobię cięcie i wrócę do was, jak znajdę jakiś większy ląd. Dobra, widzowie, jesteśmy przy jakimś, jakby to powiedzieć, przy jakimś lądzie, więc możemy po prostu sobie rozwalić tą łódeczkę, może nam się jeszcze przydać. Są to jakieś bagna, w sumie tak naprawdę chwilę temu zrobiłem cięcie, jak tam byłem, już nawet jej było widać na ekranie przez chwilę, że tutaj jestem, więc za długo tego cięcia robić nie musiałem, bo faktycznie dopłynęliśmy do lądu. Z tym, że zobaczymy, jaki on jest duży, bo nie obczaiłem tego, a uznałem, że skoro już jest jakiś ląd, to się do was odezwę, ale widzę, że on chyba jakiś mega duży nie jest, więc niedobrze, bardzo niedobrze. No i też to, że jest w ogóle, że bagna, to też nie jest specjalnie fajnie. Ale tam widzę, że ten teren się, dobra, ten teren się powiększa, więc to już bardzo dobrze, bo już sobie zaraz ogarnię. Wow, ja potrzebuję żelaza, bo ja chcę zrobić wiadro. Ja chcę spróbować zrobić wiadro, to jest to, co trzeba spróbować. Bo jestem ciekaw, czy uda mi się tak fajnie tutaj jakby sterować tym. Jeny, jaki jestem zwinny na tym padzie. To jest niesamowite, dobra, płyniemy gdzieś tam i ogarnimy sobie. Czy ja przeskoczę po tych jakichś tych? Dobra, nie wiem, czy to się uda.
Ale można próbować. Nie uda się. No, nie, 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 nie. To tak nie jest zbyt kolorowo. Tam jest węgiel, kurczę, czy ja chcę iść po węgiel? Tam też jest. Czekajcie, bo. Mam Optifine, ale to sobie kliknę na klawiaturze tylko po to, żeby mieć Optifine, zobaczyć gdzie co jest. Bo nie mam tak zbindowanej tej. Dobra, tam jest węgiel, to by nam się przydało, więc wiecie co? Jednak będę, tak powiem, myślał taktycznie i pójdę po ten węgiel, bo jednak przydałby się nam bardzo. Dobra, wejdźmy tu, możemy sobie tu wspiąć się na górę, o i będziemy szybciej. Robimy tak, schodzimy sobie tu, schodzimy tu, tu. I tu możecie też, w ogóle dajcie znać w komentarzach, czy graliście też w ogóle na padzie, bo ja w sumie grałem na PlayStation i to fajnie się grało, ja sporo godzin spędziłem na graniu na PlayStation w Minecrafta i to było dawno, bo jeszcze zanim zacząłem nagrywać Minecrafta w ogóle, więc, już nagrywałem, bo to już na YouTubie ja tam zacząłem, pierwszy raz Minecrafta wrzuciłem w 2014 roku, więc bardzo dawno, ale nie nagrywałem go tak na porządnie, w sensie tutaj, na tym kanale, tylko na innym kanale to jeszcze było. No ale zanim zacząłem na tym kanale nagrywać, to już tamtego Minecrafta miałem i tam sobie grałem i naprawdę, no, rozgrywka była zacna, mi się mega podobało, więc możecie dać znać, czy wy też graliście. Jeżeli nie graliście, to powiem wam szczerze, że zagranie w Minecrafta kosztuje was tylko i wyłącznie tak naprawdę kupienie pada, ponieważ da się to zrobić przez Steam, a jest wiele poradników na YouTubie, jak to zrobić, więc zachęcam w sumie, bo fajna sprawa, mi się mega podoba i fajna rozgrywka, możecie chcę spróbować, tylko najgorsze jest to, że ja za bardzo nie wiem, jak tutaj szybko pływać. Czyli nie mam tak jakby kontrola, ale dobra. Wiecie co, nie zbieram świn, nie chcę tracić na to czasu teraz, i tak mam żarcie jakieś. Swoją drogą powinniśmy coś zjeść, więc zjedzmy sobie to jabłko i musimy upiec coś, więc przydałoby... A, mamy ten węgiel, dobra, mamy węgiel, więc możemy upiec, jak będzie trzeba. Ale chciałbym znaleźć jakąś kopalnię, mamy też wełnę, więc będziemy mogli zrobić sobie wyro. Więc w sumie mamy wszystko, co jest nam potrzebne do jakiegoś porządnego survivala, z tym, że nagrywam to już 13 minut, a nie mam mnie jeszcze w netherze, a to niedobrze, bo na kompie to już mógłbym być dawno. Chociaż rzadko kiedy mi się zdarza, jak nagrywam odcinki, tak szybko przechodzić Minecrafta. Ale dobra, spróbujmy sobie tutaj przyjść jakoś. I wiecie co, zaczyna się noc, a tu jest jakaś kopalnia, zajdę sobie tutaj na dół. I tutaj po prostu sobie jakąś, że tak powiem, kanciapę swoją zrobię. O nie, to jest taka mała kopalnia, o nie, to ja tu nic nie ogarnę. Dobra, to jednak stąd wychodzimy. Jednak szybko biegniemy dalej, może znajdziemy coś innego. Bo nie chce mi się tutaj spędzać czasu w nocy, chociaż można by było się już przespać, wiecie co? Dobra, zróbmy tak, że bierzemy crafting, dajemy go tu, crafting, bierzemy to, robimy tak. Jezu, to jest tak fajne zrobienie tego tak szybko. Dobra, bierzemy to, bierzemy tak, okej, tu, bierzemy to, bierzemy... No, daj go tu! Dobra, tak, i możemy sobie postawić łóżko i pójść w kimę. Uwaga, pierwsza noc, którą będziemy przesypiać na padzie, więc fajnie, dobra, ja mi się mega podoba. Bierzemy to wyrko oczywiście, bierzemy ten crafting i lecimy gdzieś dalej. Pierwsza noc za nami, to jest bardzo dobry znak, bo udało nam się przeżyć. To naprawdę gramy na easy, więc też jakoś mega trudno nie było, ale wiecie, gramy na padzie. Dobra, zejdźmy tutaj na dół, mamy tutaj... mamy żelazo, dobra, wiecie co, zróbmy taktyczną pochodnię. Bo ja mam taką możliwość, żeby sobie tutaj dać w drugą rękę na przykład. I możemy sobie dzięki temu... A, mogę tak zrobić, dobra. Bierzemy to żelazo. Możemy zrobić wiadro na pewno, bo już mamy 3. Możemy zrobić kilo, bo mamy kolejne 3. I byśmy jeszcze jedno żelazo znaleźli, to byśmy jeszcze siekierę zrobili. Więc kurczę, całkiem dobry lucik, że tak to ujmę. O, dobra, mamy spokojnie na wszystko, co jest nam potrzebne tak naprawdę. I jeszcze nawet zrobimy sobie to, jak to się nazywa? Zapalarę, żeby móc dostać się do netheru, więc fajnie, mamy już wszystko, co jest nam potrzebne do tego. Teraz tylko i wyłącznie znaleźć na przykład lava poola. Ej, to by było mega fajne na lava poolce zrobić portal. Dobra, postawmy to tu, bierzemy tak, bierzemy, dajemy to tu, bierzemy to, dajemy tu. Dobra, i to się nam przepala, a ja tutaj szybko bym zebrał jeszcze jakieś inne rzeczy. Na przykład bym chciał zebrać, szybko zebrać sobie trochę tego kobla, ile go mamy. A mamy go sporo, to nie. Bierzemy to i robimy tak. Stawiamy drugi piec. Ojejejej, musimy to dać sobie na pasek tutaj. Okej, mamy drugi piecyk i drugi piecyk postawimy sobie tu. I w tym momencie bierzemy, dajemy tam żarcie, żeby mieć na przyszłość, bo nie jest kolorowo z żarciem. A przydałoby się go mieć jednak. Dobra, bierzemy tak, tu, tak, tak. Dobra, mamy to, przepala nam się. I teraz w tym momencie możemy sobie dobrać więcej węgla, żeby mieć na przyszłość. Survival fajny, co prawda czuję w tym momencie lekkie zmęczenie już tym takim
takim spięciem, ale myślę, że można by było naprawdę fajną tutaj chillową rozgrywkę poprowadzić, gdybym nie nagrywał, nie? Ale nagrywam, więc nie da się tak do końca wychillować przy tym. Dobra, czekajcie, ogarnijmy, co my tu mamy. Mamy tu jakieś żelazo jeszcze? Ja bym chciał na przykład więcej żelaza, bo żelaza nigdy za wiele. Jakąś zbroję byśmy zrobili, łatwiej było przetrwać w Netherze na pewno. I złoto, chciałbym złoto znaleźć, żeby zrobić sobie ze złota coś. No, mamy kolejne żelazo, no nie będę gardził żelazem nigdy w życiu. To jest najcenniejsza rzecz na świecie w Minecrafcie, więc zróbmy tak, tak, tak. I niestety mi nie spadło to stamtąd, więc musimy sobie tu podskoczyć, musimy zrobić tak. Podskoczyć, tam jest więcej tego. Dobra, duże złoże, no znowu nam się trafiło. Więc zbieramy wszystko, nie można gardzić żelazem. Dobra, mamy trochę tego żelaza, ja dołożyłem kolejnego. I możemy w tym momencie zrobić sobie jakieś narzędzia. Więc uwaga, robimy tak, bierzemy to, bierzemy tu, tu stawiamy, bierzemy to, stawiamy tu. Robimy tak, po tyle patyków, dajemy patyk tu. Albo tak, rozłożymy to w ten sposób, o tu. To bierzemy tak i okej, robimy, uwaga. Ale jestem już kurczę zmęczony tym, nie? Ale dobra, robimy. To się tak ciężko kraftuje, naprawdę. Te wszystkie rzeczy dałoby się tak o wiele szybciej skraftować na komputerze. A tu jest to tak męczące, że jest kurde dramat. Dobra, zróbmy tak. Tak. Odłóżmy. O. Wiecie co? Muszę sobie jakoś inaczej siąść. Dobra, robimy tu, tu, tu. Mamy to. Bierzemy tak, wiadro. I teraz tak, wiadro damy sobie tutaj. To damy sobie tutaj. I to damy sobie tutaj. To weźmiemy, damy tu. Łóżko damy tu. To wyniesiemy tu. To bierzemy tu. To bierzemy tu. I jesteśmy fajnie, że tak powiem, uzbrojeni. Więc dobra, ja czekam, aż mi się przepalą te rzeczy do końca. I wychodzę z kopalni. Wyszliśmy właśnie z tej kopalni. I teraz w sumie mój cel to znaleźć sobie... Po pierwsze tak, mamy wodę, więc bardzo fajnie. Ja bym chciał sprawdzić też zrobienie wiadra z wysokości, czy mi się uda w ogóle na padzie. No i chciałbym znaleźć lawapulkę, żeby dostać się do Netheru, bo to jest, no to jest cel dzisiejszego odcinka, nie? A ja już nagrywam 20 minutę i nadal mnie nie ma w Netherze, co jest smutne bardzo, no ale trzeba to jakoś, że tak powiem, ugrać. O, czy tu jest... A nie, to jest kopalnia, kurczę, już myślałem, że tu jest lawapul taki w górze, ale dobra, wejdźmy na górę. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Jak nie będzie lawa pula, to skaczemy i robimy wiadro, więc też fajnie. Dobra, czekajcie, przejdźmy tu. O, właśnie, wiecie, co musimy zrobić? Rozwalić trochę żwiru, żeby dostać ten krzemień, czy jak to się nazywa? Coś takiego chyba. Mam nadzieję, że mi zaraz wypadnie. Proszę, wypadnie. O, jest, świetnie. Mamy też trochę tego żwiru, więc będziemy mogli się ustawić troszkę wyżej i skoszyć, zrobić wiadro. Więc ja tutaj widzę nawet taką fajną górkę, gdzie można by było takie wiadro zrobić. Więc spróbujmy. Albo może z drugiej strony będzie jakoś wyżej. Nie wiem, zobaczymy. Czekajcie, tu przejdźmy. Nie, musimy to wyjść jakoś tam na górę. I zobaczmy też z góry, czy jest gdzieś jakiś lava pool. O, tu jest jakaś taka fajna górka. Z niej by może było fajnie zrobić wiadro. Dobra, robimy z niej. Tu uwaga, raz, dwa, trzy. O, kurczę, nie. Spadłem sobie, ale dobra. Damy radę, wychodzimy. Rozwalamy jeden blok tu. O, jesteśmy na górze i teraz tak, tu będziemy skakać, więc budujemy teraz się do góry, uwaga, tu. Mało, ja chcę więcej, więc bierzemy jakiś ten blok. Dokopałem właśnie więcej żelaza też jeszcze, jak byłem w tej kopalni na chwilę. Weźmy tak, o i zrobiłem sobie zbroję też, właśnie, zapomniałem o tym powiedzieć. Bierzemy to i z tych rzeczy się jeszcze podkopiemy na górę, więc tu. I uwaga, z takiej wysokości będzie robione wiadro, uwaga. Ja wezmę tylko te pochodnie na szybko, żeby przypadkiem pochodni sobie nie postawić. I uwaga, lecimy z tym koksem. Albo się uda, albo w sumie giniemy chyba. Dobra, tak się rozejrzę tylko, czy jest tutaj gdzieś lava pool. Nie ma lava poola, więc będzie trzeba go poszukać. No to będzie ciężkie, ale dobra, uwaga, 3, 2, 1, 0. Patrzy się w dół. I... Łatwo, widzowie. Bezproblemowo, wiadro jest robione tak o. To już jest w genach, że tak to ujmę. Dobra, bierzemy to, bierzemy tu. Bierzemy sobie żarcie, zjemy, żeby mieć coś. No i co? I robię kolejne cięcie, czekamy, aż znajdę lava poola, no bo coś tak ciężko jest mi go znaleźć. Płynąłem sobie tutaj wodą i trafił mi się portal, więc fajnie, ponieważ będziemy mogli go zrobić, bo jest akurat fajnie prawie jakby zrobiony. Tylko mam nadzieję, że będzie coś w skrzynce. Błagam, mam nadzieję, że będą. Potrzebujemy 3. Nie, no ale czekajcie. Mamy tu... Dobra, damy radę. Mamy tutaj lawę, więc da radę. Tylko musimy zrobić tak. Musimy odłożyć tutaj najpierw tą wodę. Zabrać tą lawę. Zabierzmy też tutaj to. Tutaj do ekwipunku. Okej, mamy to.
I teraz tak, mamy raz, dwa, trzy, czyli potrzebujemy tam jeszcze jednego bloku na górze, okej, czyli bierzemy tak, dajemy tu, dajemy tak, okej, wyjdźmy sobie tutaj do góry w takim razie, o, okej, stawimy tu i leci tak, uwaga, pum, okej, tu, dobra, mamy postawione dwa bloki, bardzo dobrze. I teraz bardzo ważna sprawa jest taka, czy ja stąd sięgnę do tego, nie wiem, ale musimy zrobić tak. Dobra, zeskoczyłem, ale mamy mało czasu, uwaga. Okej, okay, udało się, o kurczę, troszkę zalało, ale weźmy tą wodę i sobie odkopiemy to, co trzeba nam, dobra, czyli tu. I mamy portal tak naprawdę, okej, udało się nam to zrobić, o nie! Jeszcze jeden, tu jest obsydian. O, widzowie, chyba się popłaczę. Proszę, niech tu będzie gdzieś lawa jeszcze jedna, błagam. Błagam, jeszcze jedna lawa, proszę. Proszę o jeszcze jedną lawę. Co to jest takiego, ta jeszcze jedna lawa? A mi bardzo pomogła. Bardzo fajna by była taka lawa. Proszę, dajcie mi jeszcze jedną lawę. Niech tu gdzieś będzie, błagam. Podmieniłem sobie to na game modzie. Musiałem po prostu, no bo inaczej bym tego nie zdobył, a chciałem się bardzo dostać do Netheru na odcinku, więc po prostu wpisałem tego game moda wszedłem tam po prostu na game modzie. No musiałem po prostu, musiałem. No nie było innej opcji. Chciałem po prostu wejść do Netheru na odcinku, więc taki lekki cheat. Wiadomo, i tak tutaj zaraz giniemy pewnie. W sensie, ja to już bym nawet tu skoczył odcinek, bo szczerze mówiąc to nie widzę tutaj jakikolwiek szans na przeżycie, nawet z tymi piglinami i tak dalej, to jest aktualnie no, niemożliwe. Jak ja tego nie umiem zrobić na komputerze, gdzie tam dopiero zrobić to na konsoli, w sensie na padzie, a nie umiem tego zrobić na klawiaturze. Dobra, przejdźmy tylko tutaj, zobaczmy jak wygląda sytuacja. Jesteśmy w Netherze, więc fajnie, bo w Netherze jeszcze nie byłem na padzie, ale czuję, że tu zginę zaraz, za chwilę po prostu, nie? Robimy tu, przeskoczmy tu, czy tu zginę? Dobra, to jeszcze nie ten moment, ale już niewiele nam zostało do śmierci. Załóżmy sobie to, żeby nas te pigliny nie atakowały. Więc fajnie, i bierzemy siekierę w łapę. I czy jest tu w ogóle gdzieś bastion jakiś czy coś? Czy ja mam w ogóle jakąkolwiek jakaś próba podejścia pod speedrunowanie Minecrafta na padzie, czy nie? Czy jest to aktualnie niemożliwe? Mam nadzieję, że się uda coś, czy tu coś jest, halo? Dobra, uwaga, robię skok. Nie wiem, czy tam doskoczę w ogóle. Jeżeli doskoczę, szukam twierdzy. Jeżeli nie doskoczę, koniec odcinka, uwaga. Blisko było, było blisko. No dobra, w każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, gdzie będziemy na padzie grali w Minecrafta, albo może w jakąś inną grę, no to napiszcie mi, jaką gierkę chcielibyście zobaczyć na padzie. No tutaj na kanale, a ja zobaczę, co się da zrobić. Może akurat ją nagram. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się, pozdro. Pa, pa.